Dzień dobry, witam w telewizji w polsce.pl. Gorące pytania. Ja nazywam się Aleksandra Lebińska. No i dzisiejsze gorące pytanie to jest: czy system putinowski się sypie? A jeśli tak. Co z tego wynika. Moimi gośćmi są Maria Przełomiec, Studio Wschód TVP Info oraz Konrad Kołodziejski publicysta tygodnika sieci. No i skąd ten pomysł, że system putinowski się sypie. Takie mamy spekulacje w tej chwili w mediach po tych wyborach w Rosji, 8 września, doroczne wybory regionalne i lokalne. No i w tych wyborach właśnie jedna Rosja jednak straciła troszeczkę mandatów, udał się z system opozycjonisty, nawalnego, inteligentnego głosowania głosowano w proteście a to stało się chyba już takim troszeczkę zwyczajem w Rosji w ostatnich latach w proteście głosowano na wszystkich kandydatów którzy mieli szansę na jakąś wygraną oprócz jeśli byli z jednej Rosji No właśnie Maria przełom jest czy to Witam państwa Witam panią No dlaczego mówimy, że się sypie bo rzeczywiście te wybory ostatnie były, mm, jednak troszeczkę inne niż poprzednie między innymi dlatego, że na na niespotykaną dotychczas nawet w Rosji skalę, używano tak zwanego czynnika administracyjnego tudzież... Siłabików, czyli czyli służb specjalnych, dlatego, że od właściwie od, od czerwca trwały przez cały lipiec, od połowy czerwca trwały protesty przeciwko temu, że Komisja Wyborcza nie dopuściła 57 kandydatów niezależnych i opozycyjnych do wyborów do Rady Miasta Moskwy, dlatego, że rzeczywiście zadziałał po raz pierwszy jednak na taką skalę ten system inteligentnego głosowania, czyli wezwanie do tego, żeby głosować na wszystkie inne partie, tylko nie na, nie na jedną Rosję i jedna Rosja rzeczywiście tutaj no poniosła klęskę. Co prawda w Radzie Miasta Moskwy dostała większość, bo 25 na 45 miejsc, ale mimo wszystko jest to mniej niż poprzednio. No i jeszcze jest ciek jeden ciekawy aspekt, chociaż nie jest to nic specjalnie nowego, bo frekwencja w tych wyborach samorządowych zwykle jest dosyć niska, ale tym razem w Moskwie i w Sankt Petersburgu to był rekord. 20 Niecałe 22% w Moskwie. I 16% frekwencja w Sankt Petersburgu. No i dwa obwody, dwa okręgi, czyli kraj chabarowski, gdzie po prostu została zmieciona jedna Rosja. Tak naprawdę straciła właściwie prawie wszystkie z 29 30 miejsc. I Sewastopol, słynny Sewastopol, okupowany w tej chwili Sewastopol, gdzie także jedna Rosja dostała dwukrotnie mniej, mniej miejsc niż w czasie poprzednich wyborów. Oczywiście. Komentatorzy już mówią, że to jest taki dzwonek ostrzegawczy przed wyborami parlamentarnymi, które mają się odbyć w Rosji w 2021 roku. No i biorąc pod uwagę to oraz podające poparcie dla Władimira Putina. Wzrost braku zaufania. Już w tej chwili 38% Rosjan mówi, że nie chce widzieć Putina na stanowisku prezydenta. Według oficjalnej pracowni badawczej, czyli tak zwanego ogólnorosyjskiego wciąg, ogólnorosyjskiej pracowni badań, od czerwca, od połowy czerwca poparcie dla Putina spadło z 79% do 68%. No, rzeczywiście można to usprawiedliwić pewne głosy czy, czy takie przypuszczenia, że być może, reżim Putina się chwieje ale ja uważam, że to jest przedwczesna radość. Ja czytałam, przeczytałam sobie komentarz Witolda Jurasza który się ukazał na onecie tam on mówi, że nie ma się czym właściwie podniecać bo ta cała opozycja jest i tak koncesjonowana i nawet jeżeli tam nie udało się, politykom kandydatom jednej Rosji. Wygrać nawet startując jako niezależni kandydaci, no to i tak to wszystko jest ustawione. Czy rzeczywiście tak jest, to wszystko jest ustawione? Czy to, co widzimy, to jest jakiś realny sprzęt? Nie, to, to jest przesadzona opinia, to jest wszystko ustawione, bo przecież mówiliśmy przed chwilą o tym umnym głosowaniu, czy mądrym głosowaniu Aleksieja Nawalnego. I to nie było ustawione, znaczy to było tak, że Aleksiej Nawalny na, na, nawoływał, korzystając z tych środków komunikacji, do których miał dostęp, bo też trzeba powiedzieć, że te środki komunikacji opozycyjne są zablokowane w bardzo wielu miejscach Rosji. Nie każdy Rosjanin, tak jak w Polsce, może sobie wejść do internetu i sobie obejrzeć na przykład wideo blok Nawalnego, bo, 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 bo jest to po prostu poblokowane. Więc nawet biorąc pod uwagę te bloka, blokady, udało się namówić ludzi, przynajmniej jakąś część ludzi, ale już na tyle znaczącą, że to widać w wynikach wyborów, ażby głosowali przeciwko jednej Rosji. Więc w związku z tym, no trudno tutaj powiedzieć, że opozycja nie ma żadnego znaczenia, tak jak rozumiem, z tego komentarza by wynikało i że wszystko ustawione jest. Jeżeli w ogóle chodzi o opozycję, no to opozycja jakby w Rosji no trzeba ją rozpatrywać jakby w, w dwóch nurtach, tak? Mamy do czynienia z opozycją koncesjonowaną, czyli tą opozycją, która znajduje się już od kilkunastu lat w parlamencie. To są. Trzy partie to jest Żyrynowski, LDPR Żyrynowskiego, to jest Sprawiedliwa Rosja, czyli taka niby koncesjonowana lewica, no i oczywiście komuniści, prawda? Już dawno zmarginalizowani na takiej ogólnorosyjskiej scenie. No i oprócz tego jest ta nowa opozycja. mówię nowa, dlatego że ona w gruncie rzeczy pojawiła się w Rosji, na w, zaczęła być widoczna u schyłku rządów Miedwiediewa, to protesty na placu Błotnym 2011-12 rok, to do tego mniej więcej momentu. I on tworzą takie wielkomiejskie grupy, powiedzmy. Sobie, Czegoś co moglibyśmy ewentualnie nazwać klasą średnią ta klasą średnią która w, w, okresie prosperity w Rosji czyli w czasie dwóch pierwszych kadencji Putina kiedy wszystko kwitło i szło do przodu pojawiła się i zaczęła mieć pełnić oczekiwania polityczne Miedwiediew tych oczekiwań nie spełnił bo nie mógł spełnić no bo był człowiekiem wyznaczonym przez Putina i w momencie kiedy Putin wrócił do władzy w 12 roku No to ta opozycja zaczęła protestować przeciwko temu tak od tego momentu zaczęły się jakby jakby te też kariera Nawalnego na przykład to jest mniej więcej ten okres. Przy czym to jest, trzeba mieć świadomość tego, że ta opozycja powiedzmy, sobie pozasystemowa, czyli ta związana z Nawalnym, jest aktywna właściwie tylko w dużych miastach, i to w bardzo niewielu dużych miastach rosyjskich, ma głównie Moskwa, trochę Petersburg, już inne miasta znacznie mniej. Na prowincji rolę opozycji w dalszym ciągu pełnią te ugrupowania koncesjonowane. One oczywiście są podporządkowane Kremlowi, ale gdy tylko widzą, że istnieje pewna szansa wcisnąć się w jakąś szparę. To z tej szpary korzystają. To jest ten przykład, o którym pani mówiła kraju chębarowskim, chociażby tam gdzie LDPR wygrało Żery tak Tam był gubernator. Tak, jest gubernator, jest taki bardzo charyzmatyczny. I, tak, i on też ma w swoim ręku to, o czym mówiliśmy, resurs administracyjny, czyli ten czynnik administracyjny, dzięki któremu udało mu się właśnie rozgromić jedną Rosję. Jest jeszcze jeden element, bardzo duża różnica jakby z, z yy, yy. Poziomów życia pomiędzy największymi miastami a prowincją to widać jak się wyjeżdża z Moskwy to po prostu wystarczy parę kilometrów wyjeżdżać zobaczyć, że jest różnica prawda a już nie mówię o Głubince czyli o tej o tej, o tej o tej głębokiej Rosji tak zwanej i tam, tam jakby nie docierają do tych ludzi jakby postulaty polityczne. Tak, to to, co jeżeli mam widzimy Nawalnego widzimy tą lewicową w gruncie rzeczy, głównie opozycję liberalną pozasystemową, to to do tych ludzi nie dociera nie tylko dlatego, że są odcięte kanały komunikacji, ale też dlatego, że te postulaty jakby do nich też nie docierają. Oni mają postulaty czysto socjalne. I jeżeli są te postulaty czysto socjalne, to do pewnego stopnia mogą je zrealizować te partie opozycji koncesjonowane, jeżeli oczywiście istnieje taka, jak mówię szpara szansa. Więc to jest, to jest to jest dosyć skomplikowana sytuacja. prawda Opozycja ta pozasystemowa jest aktywna, wyłącznie w największych miastach, dotyczy tej liberalnej, inteligenckiej klasy takiej średniej. Natomiast poza nią duża ta pozasystemowa opozycja właściwie nie istnieje. A no czy... właśnie, bo taki zarzut jest często można usłyszeć jako krytykę, że to opozycja w Rosji to w zasadzie są nacy kanapowcy, to jest 5-6 osób na krzyż i no ale jednak na przykład miesiąc temu te protesty No to było 50 tysięcy osób które wyszły ja na bym ulicę. właśnie ja bym nie nazwała jednak Nawalnego kanapowcem dlatego, że on dzięki temu swojemu blogowi który nie zawsze był zablokowany ale docierał do dużej ilości, widzów, i moim zdaniem dosyć znaczące jest to, że rzeczywiście te protesty trwały długo bo właśnie co tydzień się odbywały, że były, dochodziło do kilkudziesięciu tysięcy i że były bardzo brutalnie tłumione. Były długie areszty, było bicie, było zatrzymywanie do kilkuset, powyżej kilkuset osób. Cztery osoby zostały skazane na wiele lat więzienia, i mimo tego ci ludzie na ulicę wychodzili. I to, co zauważył pan redaktor, właśnie ten przykład chaborowskiego kraju, szalenie interesujący, gdzie właściwie jedna Rosja dostała strasznie straszny, straszny łomot, i gdzie jest charyzmatyczny gubernator, który oczywiście jest teoretycznie członkiem partii Żernowskiego ale tak naprawdę jest dosyć samodzielny. Hmm. Już też to wszyscy już jest taki matieżny i chabarowsk już są takie, czyli taki buntowniczy chabarowsk już są No to tak. zastanówmy się może nad tym, co właściwie jest przyczyną. Tych protestów, tego słabnącego poparcia dla Władimira Putina. Chociaż ono oczywiście tak cyklicznie słabło, odkąd on w zasadzie doszedł do władzy i się wzmacniało. Powrotem, no nie, teraz dosyć konsekwentnie Ale teraz słabnie. dosyć konsekwentnie słabnie. Dlaczego? Znaczy, czy przyczyny są socjalne, czy zapomniano jakoś o, o właśnie o tych na prowincji, zapomniano o, o klasy średniej, która, która już nie wystarczy? No Witold Tiarz pisze o tym, że młody, dla młodych ludzi Władimir Putin po prostu, dla tych młodych, 20 lat, po prostu już nie jest żadnym punktem odniesienia. No nie, no to wszystko zależy od tego, tak jak ja mówiłem, na jaką opozycję spojrzymy i w którą część Rosji zajrzymy też, tak? Bo tak jak powiedziałem, no na prowincji raczej, to jest postulaty mają względem na bardzo niski poziom życia i realną biedę tam. Bo mają we, 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 charakter socjalny tam. Nikt nie, nie, to to nie jest poziom polityczny, tak? Tam się nie oczekuje wielkiej liberalizacji systemu. W ogóle się nie oczekuje. Po co? państwo ma być silne i zapewnić dochody, zapewnić w miarę godne życie ludziom, tak? I to się od państwa tego tego wymaga. Jeżeli Putin to to to, 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 to będzie w stanie zrealizować, to nikt nie będzie sprzeciwiał się Putinowi, prawda? Jeżeli to nie zrobi Putin ktoś inny, może być to ktoś inny, teoretycznie, tak, ale. Ale tam nie ma, to na prowincji nie ma zasadniczo oczekiwania, że, 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 że zdjęcie Putina Putina nagle coś ustrowi. Znaczy nie, nie w tych kategoriach, na gdyby się patrzy na, na, na władzę na Kremlu. Zupełnie inaczej w dużych miastach, tak, w dużych miastach, gdzie mamy do czynienia właśnie mówię z tą rozbudzoną, rozbudzonymi aspiracjami tej klasy średniej, która rzeczywiście ma kontakt ze światem. To jest zawsze niebezpieczne dla Rosji mieć kontakt ze światem, tak, bo jeżeli ci ludzie mają kontakt ze i mają punkt odniesienia. Oni by chcieli trochę inaczej. Tak, oni widzą, że tam często się pojawiają takie. Też wypowiedzi, że, że my już mamy dosyć na przykład wojowania ze światem, tak? Tam, tam to jeżeli spojrzymy sobie na prowincję to jakby to nikomu nie przeszkadza. Rosja ma być silna, tak? Natomiast tam jakby się, się myśli o tym, że zróbmy, że sprawmy, żeby Rosja była bardziej podobna do, do, do reszty świata. Może oczywiście się różnić, bo w wielu miejscach się będzie różnić, ale niech będzie podobna. Putin tego nie gwarantuje, że będzie podobna. Putin idzie cały czas na starcie ze, ze, ze światem. Poza tym, Putin nie dopuszcza i nie ma najmniejszego zamiaru dopuszczać opozycji liberalnej w ogóle do jakiejkolwiek aktywności politycznej. Prawo wyborcze w Rosji, które zostało zreformowane przez Putina w latach 2000., jest tak skonstruowane, że właściwie jakakolwiek oddolna, niekoncesjonowana, tak to określę, inicjatywa polityczna nie ma szans właściwie pojawić w życiu publicznym na poziomie ogólnopaństwowym. Mhm. Nawet nie tylko na ogólnym, na niższym też. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby żeby żeby, żeby powstała jakaś partia Państwa, która byłaby realnie w stanie wziąć udział w wyborach, w wolnych wyborach i zająć jakąś tam liczbę miejsc w Dumie. Jeżeli w Dumie mają, mogą być miejsca dla opozycji, to mogą być pojedyncze mandaty. O tak, to jest, tak to wygląda. Tam rolę opozycji pełni opozycja koncesjonowana. I takie zresztą było założenie Putina. Putin powiedział, że partie mają ze sobą współpracować dla dobra państwa. On to powiedział na początku lat 2000, to konsekwentnie realizuje. I to jest cel partii. Nie, nie jest celem partii kłócenie się. tak One mają wspierać władzę budowaniu państwa. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie ma dla niego miejsca. No tak, tylko że Putin naruszył taką niepisaną umowę, którą zawarł z narodem rosyjskim. Wy mi się nie mieszacie do polityki, a ja wam zapewniam względnie stabilny, przyzwoity poziom życia. Nie ma już względnie stabilnego, przyzwoitego poziomu życia. W Rosję uderzają nie tylko ceny ropy naftowej. W Moroskwie uderzają sankcje i antysankcje, o których my już mało mówimy. Embargo, ale, który nie, bo które Putin też prowadził na, na produkty z zachodu. I Rosjanie mają dosyć tego ciągle spadającego poziomu życia. Mm. No I to na prowincji tak samo, chociaż oczywiście, rzeczywiście tu się zgadzam z panem redaktorem, że prowincja zawsze żyła dosyć biednie, ale teraz żyje super biednie. I to co spowodowało duże w zeszłym roku duże protesty i to właściwie w całej Rosji, to było podniesienie wieku emerytalnego. To było również naruszenie jakiejś niepisanej umowy. Putin nagle podniósł ten. Rząd podniósł wiek emerytalny, ale Putin klepnął ten wiek emerytalny. Było to robione podczas mistrzostw świata w piłce nożnej, żeby broń Europy, żeby broń Panie Boże, ludzie nie zauważyli, tego, tak, nie ale zauważył, zauważyli, ale świetnie te. zauważyli. No, ale, ale to na ile właśnie sankcje w Zachodu tutaj mają swój udział właśnie w osłabieniu Putina w tym momencie, no bo sankcje się przekładają siłą rzeczy na. A czy władz rosyjskich, władz może? Władz rosyjskich przekładają się jakby na gospodarkę, tak Rosji, która no troszeczkę została jednak zduszona tymi sankcjami. No i na ile właśnie to jest elementem tego słabnięcia troszeczkę systemu putinowskiego? No myślę, że bardzo duży mają wpływ, to, to jest oczywiste. Wystarczy spojrzeć nawet. Na daty. Znaczy, kiedy w Rosji zaczęło się pogarszać sytuacja, sytuacja realnie pogarsza się, odczuwalnie, bo oczywiście elementy, już takie przejawy kryzysu były wcześniej. Natomiast realnie ona się zaczęła pogarszać w okolicach roku 2014, czyli po awanturze na Ukrainie. To jest ten moment, w którym zaczęło się tąpnięcie, czyli, a to jest moment wprowadzenia sankcji. To jest też jednocześnie moment i to jest też dosyć ciekawa taka współzależność w którym Putin zaczyna w związku z tym że się kurczą zasoby, tak? Kurczą się zasoby, to nie tylko chodzi o to o tą kwestię, to jest ważne rzecz jasna, ale nie tylko chodzi o kwestię zapewnienia pewnego minimum socjalnego obywatelom, ale też chodzi o kwestię Mówiąc krótko, bogacenia się obozu władzy, tak? No bo przecież oni też na tym ogromne, ogromnie korzystali, tak? I korzystają do dzisiaj. korzystają do dzisiaj. Ale też jest mniej. To no znaczy, tak. to powoduje zaostrzenie się walk wewnątrz obozu władzy. Na przykład jest wycinana cała ekipa Miedwiediewa, tak? Taka nawet my frakcja liberałów, to się kiedyś na to mówiło. I, i, i tam się rzeczywiście bardzo dużo dzieje. I, I to równocześnie powoduje, że system się staje bardziej represyjny znaczy on już wchodzi w taki 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 syndrom to jest taki syndrom trochę oblężonej twierdzy to jest taka sytuacja w której trzeba bronić tego co się ma i dlatego stąd jest ta podwyższona represyjność I teraz, musimy niestety przerwę zrobić przerwę teraz nas czekaj po przerwie porozmawiamy właśnie czy będzie czy nie przykręcanie śruby w związku z tym słabnięciem systemu putinowskiego Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Bińska, to jest telewizja w Polsce.pl i zapraszam na drugą część naszego gorącego pytania, czy system putinowski się sypie. O tym rozmawiam z moimi gośćmi. Maria Przełomiec, Studio Wschód TVP-info i Konrad Kołodziejski, publicysta sieci. Przed przerwą właśnie dotarliśmy do wątku, czy w zasadzie teraz, gdy już Władimir Putin nieco słabnie poparcie dla niego spada cały ten system się rzeczywiście troszeczkę sypie czy to będzie dokręcanie śruby które teraz zobaczymy No podczas tych wyborów, regionalnych i lokalnych 8 września już było widać więcej fałszerstw więcej przemocy czy to rzeczywiście będzie skutkowało po prostu jakimś próbą konsolidacji. Znaczy te demonstracje, o których też żeśmy wspomnieli przed, przed przerwą, dowodzą, że takie dokręcanie śluby, bo to było dokręcanie śluby w czasie tych demonstracji, jest nie bardzo skuteczne. Ja myślę, oczywiście myślę, to są takie wróżenie troszeczkę z kart, że Putin będzie próbował stworzyć nową partię władzy, bo tak naprawdę głównym przegranym tych wyborów jest jedna Rosja, czy jedna Rosja, która udowodniła, że już jest kompletnie nieskutecznym narzędziem utrzymania władzy, więc tu raczej bym widziała inna sprawa, z kogo on to będzie tworzył, jak to będzie tworzył i za co to będzie tworzył, dlatego, że rzeczywiście finanse są, gospodarka jest problemem, natomiast ja mam taki niestety to Smutne wrażenie, że Zachód w tej chwili, i myślę głównie o krajach tak zwanej starej Europy, czyli Francji i Niemczech, celowo wymieniam właśnie w tej kolejności, bo teraz Francja jakoś przejmuje dowodzenie, zrobią wszystko, żeby uratować siedzenie rosyjskiemu prezydentowi. Będzie Zachód wspierał? No, to jest tak jak przed przerwą mówiliśmy, nawet, że, że, że sankcje spowodowały zwiększoną represyjność systemu. Zniesienie sankcji, czy ich złagodzenie spowoduje w reakcji osłabienie tej represyjności, przynajmniej na pewnym poziomie, prawda? No bo należy się zgodzić z tym, że jeżeli popłynie strumień, no może niewielki, ale jakiś strumień pieniędzy, odblokuje się jakby ta rosyjska gospodarka, dostanie pewnego zastrzyku, no to by, to, to, to również uspokoi trochę nastroje, zwłaszcza te te, 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 te wśród tego, tego większości, czyli tego elektoratu socjalnego, tak byśmy to powiedzieli. No w związku z tym przy, przestanie być jeżeli sytuacja przestaje być napięta no to jednocześnie też już będzie można troszkę złagodzić represje To nie znaczy, żeby je całkowicie zlikwidować, bo to jest niemożliwe. Natomiast bo zawsze trzeba trzymać dystans. Ale ale ale, ale, ale jakby nie, 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 nie będzie już to bezpośrednio prowadziło do, 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 do zwiększania. Czyli zachód może być nawet nawet kokietowany trochę taką takim scenariuszem. Na zasadzie zniesiecie sankcje, to my się też troszkę tutaj ucywilizujemy w Rosji. Prawda? Jeżeli będziecie je wprowadzać, to nie liczcie na to, że tutaj będzie szło ku lepszemu. Największe pieniądze też dadzą. Więcej pieniędzy litom władzy, będzie więcej do kradzenia, poza tym to jest jeszcze jeden ważny aspekt. Nie zapominajmy, że są również sankcje technologiczne. Rosyjskie złoża, tych łatwo dostępnych surowców energetycznych powolutku się wyczerpują. Potrzebne są zachodnie technologie, których nie ma, więc chodzi o to, żeby weszły te światowe koncerny z nowoczesnymi technologiami, żeby technologiami żeby Rosja znowu mogła więcej zarabiać I chodzi na suroce etycznych. Tak, zupełnie więc znaczy są wydobywalne, tylko potrzebne są do tego bardzo nowoczesne technologie. Także tak że wydaje się że zachód że po pierwsze jednak Putin mocno przebiera nogami żeby zachód te sankcje zniósł ale nogami przebierają również przebiera również część państw zachodnich którym bar, który już bardzo te sankcje uwierają. Ja mówię o, o, Francji, o Francji i o Niemczech, ale o Niemczech również. Francja, Niemcy, Włochy, naprawdę te kraje starej Unii Europejskiej mają sankcje, jak się wydaje, powyżej dziurek od nosa. I teraz będą robiły wszystko, żeby nacisnąć na Ukrainę, żeby doszło do jakiegoś porozumienia ukraińsko-rosyjskiego, które pozwoli Zachodowi mniej więcej z twarzą wyjść z tych sankcji. I wydaje mi się, że ta ostatnia wymiana jeńców to może być właśnie takim wstępnym krokiem do tego, jak to się ładnie mówi, a, no, na, na, naładzenia naładzenia stosunków między Rosją a 19 Ukrainą. września ma być taką fe, ten format normandzki wznowiony jeszcze nie wiadomo Baryżu, kiedy to Jeszcze nie wiadomo ale chyba we wrześniu na pewno we wrześniu, we wrześniu No i Macron jakby z taką obietnicę złożył, że on ten proces miński. Przeprowadzi, oczywiście trochę na złość kanclerz Angeli Merkel, bo wiadomo, że kanclerz Merkel nie przeprowadziła tego procesu do końca. No ale to oznacza, że w jakiś sposób uważa, że jest to możliwe. Na coś musiał się Władimir Putin zgodzić, kiedy się z nim spotkał, że ewentualnie właśnie wymiana jeńców, stanu, nie wiem wycofanie czy zaprzestanie jakichś działań wojennych w Donbasie. Nie, mnie się wydaje, że nie. Mnie się wydaje, że zgodził się raczej prezydent Soleński. Na ewentualne wypełnienie porozumień miejskich, a przypomnijmy, że porozumienia miejskie zresztą to była sprawa narzucona przez ówczesnego prezydenta niemiec pana Stein, przepraszam, obecnego prezydenta, że tak, autonomia dla Donbasu. Wpisanie autonomii do konstytucji ukraińskiej. Wybory samorządowe w Donbasie przeprowadzone z uwzględnieniem władz samozwańczych republik Ługańskiej i, i, i Donieckiej. A to te, A i no właśnie jakieś rozwiązanie Krymu. No akurat Krym nie został wpisany w umowy miejskie, ale te dwie sprawy, które pokażą Putinowi, czy pozwolą Putinowi pokazać, że proszę, no stanęło na moim jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o Ukrainę. Rzeczywiście mogą stać się dla Zachodu pretekstem do wycofania sankcji. Hmm. Hmm. No z Krymem to nie jest wielki problem, przypomnę, że. Po aneksji Republik Bałtyckich, Zachód też nie uznał aneksji Republik Bałtyckich. No nie, Stany Zjednoczone. No tak, ale, tak. No, ale nie uznały. Nie, nie uznały, no nie ale uznały. to się ograniczyło do tego, że, no że mógł działać ambasador. No tak? precedent z Krymem, Precedent już był, więc krymem może być podobnie. tak Nie uznajemy, ale no stan faktyczny jest jaki jest. Ale sankcje cofamy. Ale sankcje cofamy, oczywiście. No to jest tak, że jasne, że obu stronom zależy na tym, żeby się, żeby się porozumieć. Putinowie też mówili, dlaczego, natomiast Zachód też by chciał trochę. W, też wziąć udział w tym rosyjskim torcie tak, no bo to jest też tylko, to jest kwestia tylko do ceny tak, znaczy jeżeli Putin zawsze był zwolennikiem tej, 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 tej koncepcji Europy kontynentalnej tak, czyli od Lizbony po Władywostok która zakłada w tym przynajmniej w tym poziomie na poziomie gospodarczym Taką integrację obydwu tych systemów. Znaczy, że Rosja daje surowce, Zachód daje pieniądze, technologię i tak sobie wymieniamy się, prawda? Tym. Tyle tylko, że no Putin stawiał warunki, które dla Zachodu były nie do przyjęcia, tak? no bo to były warunki, że przyjmujecie mnie takim, jakim jestem. Więc to był ten, ten, ten problem, na który Zachód z różnych powodów nie mógł się zgodzić, bo bo jednak mimo wszystko, o jakiejkolwiek nawet szczątkowej liberalnej demokracji w Rosji mówić nie można No więc teraz jest tylko kwestia ceny tak jeżeli Putin byłby w stanie zejść trochę sceny tak no to, 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 to myślę, że nie ma problemu żeby się porozumieć tak? ale na razie niczego nie schodzi na razie na niczego ten, nie schodzi właśnie na tym polega dopiero obawa tak. jest rzeczywiście taka, że się da Macron rozegrać No bo znaczy, Putin na nie po raz pierwszy i nie tylko z Macronem prawda? Macronowi też bardzo zależy na tym właśnie to co pani powiedziała żeby mieć jakiś sukces No dla mnie symptomatyczne jest to na przykład, że. Zawojski przede wszystkim rozmawiał z Macronem, potem dopiero zadzwonił do Putina, kiedy była omawiana kwestia tych więźniów, teraz wymiana właściwie zakładników. Popatrzmy, jak ona tak naprawdę wyglądała. To znaczy tak. Ukraińcy wypuścili, niesłychanie istotnego świadka właściwie jeszcze jest nie świadka oskarżonego w sprawie o zestrzelenie maluzyjskiego Boeinga w lipcu 16 roku nad Donbasem czyli pana cemacha który w tej chwili już jest w Rosji i Rosjanie go nie wypuszczą który najprawdopodobniej kompletnie zmieni zmieni zeznania owszem Rosjanie wypuścili Sencowa to rzeczywiście to jest no to, to był skandal ale wypuszczenia Sencowa domagał się cały świat i wypuścili hip hip hura marynarzy zatrzymanych w cieśnieniu których to marynarzy i tak nakazał Rosji wypuścić międzynarodowy Trybunał Morski, i to jest ma być to ustępstwo ze strony Putina to nie jest ustępstwo ze strony Putina to jest naprawdę duże ustępstwo ze strony Ukrainy zresztą dosyć symptomatyczne tego nie pokazały polskie media, mianowicie, dwóch z tych wypuszczonych zakładników nie podało ręki załońskiemu i podziękowało prezydentowi Poroszence za wszystkie starania. A jeszcze na marginesie warto dodać, że pamiętajmy, że Cemach został porwany z Donbasu przez ukraińskie służby w której to operacji stracił życie jeden z żołnierzy ukraińskich, a drugi zostaje do końca życia kolegą. No to, zaczyna powoli wyglądać jak jakby, Zeleński jednak, no, gotów się rzeczywiście ugrał prezydenta tutaj. no, czy gra prezydenta, Ukrainy ja nie to, to, to jest trudno odpowiedzieć czy on gra prezydenta Ukrainy bo myślę, że po owocach go poznamy, natomiast wracając do Rosji ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz znaczy, że Rosja, ma jeszcze, nad no, o czymś mi nie mówili w czasie tej rozmowy Rosja jest krajem wielokulturowym, wieloetnicznym, składa się z wielu podmiotów jest federacją, tak mówiąc krótko. Teoretycznie prawda? teoretycznie tak, bo to zmierza w kierunku raczej unitarnego państwa, natomiast jest generalnie teoretycznie konstytucyjnie z Federacją. I teraz, ale to nie oznacza bynajmniej, że ta Federacja jest całkowitą fikcją, znaczy w tym sensie, że, że rzeczywiście istnieją rozmaite interesy terytorialne, regionalne, etniczne w Rosji. One się nakładają. Chabarok to jest jedna część i to jest co ciekawe, teren zamieszkany przede wszystkim przez ludność rosyjską. Weźmiemy do tego prawda, który jest niezamieszkany przez ludność rosyjską, przeciwnie, to jest to, Tatarstan i tak dalej. Więc tam jest permanentny też gdzieś w tle istnieje konflikt między centrum a regionami ten konflikt bardzo wyraźnie wybuchł w latach 90 tak pod koniec lat 90 kiedy było osłabienie władzy Jelcyna i w momencie kiedy Jelcyn zaczął tracić władzę praktycznie tracić jakiekolwiek poparcie z trudem on prześlizgnął się przez wybory w 96 roku potem miał jeszcze kryzys na głowie 98 to wówczas te wszystkie podmioty Federacji zamieniły się w udzielne księstwa tak naprawdę udzielne księstwa które nawet później zjednoczyły się ich liderzy zjednoczyli się tworząc partię, którą później była Wystawiła Jewgenia Plimekowa, ja, no, 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 tak, no, no, który się wycofał, potem był Putin, cała inna okay. Ale generalnie zmierzam do tego, że trzeba pamiętać o tym, że istnieją rozbieżne interesy cały czas pomiędzy pomiędzy regiony, Te regiony są w tej chwili w dużym stopniu spacyfikowane. Tak, nasz każde osłabienie władzy centralnej spowoduje jednocześnie coraz bardziej nastroje buntownicze w tych regionach. Tak, więc trzeba mieć świadomość, to widać zresztą na Dalekim Wschodzie. Bardzo wyraźnie widać na Dalekim Wschodzie, który jest zaniedbany, który jest rzeczywiście niedoinwestowany bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tam oni Rosja już miała kłopoty i we Władywostoku miała kłopoty. Tak, mimo kłopoty, takich spektakularnych w, tak, gestów, że tam ziemię za darmo dajemy i tak, tak dalej, tak dalej. To zostało stworzone w Rosji specjalne ministerstwo do spraw Dalekiego Wschodu i Arktyki, które ma się zajmować wyłącznie tym regionem. To pokazuje jeszcze, jeszcze drugie ministerstwo spraw Kaukazu. Kaukazu to bardzo tak, tak wyraźnie pokazuje, gdzie są te newralgiczne punkty, które Moskwa dostrzega i nad którymi musi tak, planować, tak. brakuje tam infrastruktury i tego tak wszystkiego? W zasadzie. Brakuje, tam przede wszystkim brakuje więcej Tam gdzieś są Chińczycy już. Tak. A poza tym nie zapominajmy jeszcze o dwóch rzeczach, o których teżśmy tutaj nie wspomnieli. Hmm. Właściwie chłopak nie ma szczęścia, myślę, mówił o Putinie. Pożary, ogromne pożary na Syberii, klęski powodzi właśnie na Dalekim Wschodzie. Ja już nie mówię o tych dziwnych wybuchach, tych rakiet, które tam. A tak, tak, tak zwane tak, incydenty. Incy, tak zwane incydenty. No i rzeczywiście i, jedno, i te pożary, i te powodzie pokazują kompletny, taką bezsilność centrum. I brak, to co, to, to, co żeśmy mówili, brak infrastruktury, infrastruktury, która by była w stanie zareagować na tego typu klęski żywiołowe. No, cóż, po przerwie się zastanowimy nad tym, czy właściwie, no, bo jest taka nadzieja, która zawsze wybrzmiewa w naszych dyskusjach, że może ta Rosja się po prostu weźmie i rozsypie, rozpadnie. Nadzieja już. Krytycy, później, krytycy tej nadziei mówią, że to już tak kilkaset lat ta Rosja no ma, się, ma się rozpaść i się rozpaść nie chce, a było i już już gorzej niż teraz. No to może pochylimy się właśnie na, po przerwie nad tym, czy rzeczywiście coś takiego grozi. No i czy zniesienie sankcji wystarczy, żeby Rosja się podniosła, bo rozumiem, że tutaj mamy jednak do czynienia z systemowymi wadami, systemową korupcją i wieloma innymi rzeczami, które powodują, że kraj się nie rozwija. Bo to nie jest tylko kwestia sankcji czy embarga i jakichś tam rozgrywek, powiedzmy, z Zachodem. No, ale to już. Po przerwie zapraszam. Dzień, dobry witam w telewizji w Polsce.pl. Nazywam się Aksana Rabińska i mamy trzecią część ostatnie już gorącego pytania, czy system putinowski się sypie. Moimi gośćmi studio są Maria Przełomień, Studio wschód TvP-info i Konrad Kołodziejski tygodnik sieci. No właśnie zadałam pytanie, czy... To wszystko, o czym rozmawialiśmy dotąd, to że Rosja się rozpadnie, najlepiej wcześniej, bo taką nadzieję wszyscy mamy już od dawien dawna, no ale setki lat mijają, Rosja się nie sypie, chociaż bywały już gorzej. Jakie są szanse, no biorąc pod uwagę, że demografia jest słaba, jeśli chodzi o etnicznych Rosjan, natomiast w Kaukazie no, rodzi się dużo dzieci, coraz więcej jest ta dzieci, tak. część muzułmańska w społeczeństwie. No, wszystko wskazuje to, że z Rosją jest źle a może być nawet jeszcze gorzej czy to są przesadne nadzieje. A czy w najbliższej przyszłości jednak rozpadu Rosji bym nie przewidywała, natomiast pani powiedziała, że były takie momenty kiedy już było gorzej No tak no była wielka smuta rzeczywiście była rewolucja przewrót bolszewicki, ale w końcu zawsze znajdowało się silne centrum które zbierało. Powtarzało to zbieranie ruskich ziem, które się udawały. Ja teraz nie bardzo widzę tego silnego centrum. No tak ciągle jest jeszcze Ros Moskwa, ciągle jest Putin i właściwie ta elita, którą Putin reprezentuje. Elita popierana również przez Zachód, bo myślę, że nie tylko Rosjanie śmiertelnie się boją, nie tylko elita władzy rosyjskiej śmiertelnie się boi rozpadu Rosji, ale rozpadu Rosji śmiertelnie byłby się Zachód. To znaczy to był powód, dla którego Gorbaczow miał takie mocne poparcie państw demokratycznych, bo właśnie wtedy się potwornie bali rozpadu Związku Sowieckiego. No rozpad, Związek Sowiecki się rozpadł i. No, do, do wojny, do trzeciej wojny nie, nie doszło. doszło i jakoś to wszystko trwa lepiej, gorzej. Jeżeli moim zdaniem, jeżeli chodzi o część tych podmiotów Rosyjskiej Federacji, ta przynależność czy, czy poddanie Moskwy jest już fikcją, jak na przykład w Czeczenii. No przepraszam, no to chodzi tylko o to, że, że Graza, Ramzan Kadyrow mówi, że szanuje Putina jak ojca i prawda kocha go i tak dalej. Putin jest najwspanialszym wodzem XXI, 22 23 i w ogóle wzech czasów wieku i w ogóle wszechczasów, ale z drugiej strony nie wpuszcza jak raz rosyjskie żołnierze rosyjskiej służby wewnętrznych. Bez zawiadomienia groznego weszli do Czeczenii prowadząc jakąś akcję. To Kadyro wydał rozkaz, żeby następnym razem do nich po prostu strzelać. Koniec. Amen. Także Kadyrow bierze pieniądze z Rosji, z Moskwy składa hołdy wiernopoddańcze i rządzi się naprawdę tak jak chce, bo w Czeczenii nawet często nie obowiązuje prawo rosyjskie, tylko Szariat albo rodzaj szariatu, bo, bo to w Czeczeniu zawsze troszeczkę było. Więc wracając do Pani pytania, ja wiem, bardzo by było miło, ale nie wydaje mi się, żeby szybko było coś takiego jak rozpad Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej, że Zachód zrobi wszystko, żeby do niego nie doszło. Mm. Nie, tylko Zachód to zrobi, bo sami Rosjanie nie chcą tego dopuścić. wszystkim ja nie znam żadnego Rosjanina, który chciałby rozpadu Rosji. tak. W związku, związku z tym nie ma, Rosjanie są gotowi, nawet ci, którzy bardziej liberalnie myślą, nawet ponieść pewne koszty. Nawet koszta. Nawalny, który właśnie. Tak, ale oczywiście. Nawalny jest rosyjskim tak. nacjonalistą. Nie, no przepraszam bardzo, on jest Rosjaninem. Nie, nie, nie. No właśnie, no tak. z punktu widzenia można ponieść nawet dowolny koszt. No to jest pytanie, mogą się różnić, co, co po niektórzy w tej właśnie cenie. Natomiast generalnie trzeba ponieść koszt tego, że nasze państwo jest wielkie i powinno zachować swoją integralność. Jeżeli koszty, który trzeba gdzie ponieść, to będą to będzie, represje, to będzie użycie siły, to się poniesie ten koszt. To jest na tej zasadzie, więc jeżeli na przykład w Rosji doszłoby do realnych, albo pojadam realnych jakichś działań dezintegracyjnych, to zostaną użyte represje i siła, i to będzie miało poparcie Rosjan. To nie jest tak, że, 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 że ktoś będzie biernie się temu przypatrywał. Rosja i w tym sensie ja w ogóle sobie nie wyobrażam tego, żeby Rosja była w stanie się rozpaść Jeżeli coś by mogło ją naruszyć, to raczej jakieś siły zewnętrzne, tak, można powiedzieć. Nawet, ale to też nie na zasadzie wojny, tak. Można sobie wyobrazić na przykład zmożoną ekspansję chińską na Daleki Wschód, tak. To może w przyszłości zagrozić. Integralności czy też spójności Rosji no, politycznej, są takie Ale to jest perspektywa 50 lat, czy więcej lat Chińczycy też myślą długofalowo bardzo tak. Rosjanie trochę jakby nie dostrzegają zresztą tego zagrożenia. Mam takie wrażenie. Cały czas myślą, że jakoś to będzie i że zawsze głównym wrogiem to jednak jest Ameryka, więc w związku z tym z Chińczykami się dogadamy. Chociaż prawda jest taka, że lepiej byłoby się im dogadać z Amerykanami, bo, 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 bo Amerykanie nigdy nie zagrożą w takim stopniu, w jakim mogą że im zagrodzić w przyszłości Chiny, prawda? Natomiast w tej chwili ta polityka tak wygląda. Ważne, ale wracając do generalnie do pytania, ja raczej sobie tego nie wyobrażam. Mało tego, mam cały czas wrażenie, że na razie Rosja jest w fazie umiarkowanej ekspansji. To znaczy widzimy to i mówiliśmy o Ukrainie, teoretycznie może być Białoruś, prawda. Ona jest cały czas w fazie umiarkowanej na tyle, na ile jej siły pozwalają ekspansji. I na tyle, na ile im pozwala słabość zachodu. I słabość zachodu. zachodu jeżeli, się, bo to jest nie, oczywiście, że tak, ale jeżeli ten opór będzie mniejszy, to ona będzie dalej no jest są Są pewne obawy, że Białoruś będzie w jakiś sposób następna na liście. Tak, o tym się już bardzo dużo mówi. Tego bardzo się boją na przykład Niemcy, ale mi się wydaje, że tu znowu jest kwestie są to są znowu kwestie ekonomiczne. No nie bardzo chyba Rosji w tej chwili stać na takie ekspansje i na powtórki, takie zrozzywki dołączenia Białorusi. Na razie Łukaszenka dosyć sprytnie manewruje w tym wszystkim. Oczywiście są te kolejne umowy. Oczywiście Łukaszenka, deklarując tutaj i Zachodowi miłości Putinowi miłość de facto coraz bardziej uzależnia gospodarczo Białoruś od, od Rosji, ale... To. Propagandowe oczywiście to by ładnie wyglądało i może by się Putinowi na coś przydało tyle tylko, że jakżeśmy już doszli do wniosku, że w tej chwili dla Rosjan nie jest najważniejsze to żeby zbierać te kolejne rosyjskie ziemia najważniejsze jest to żeby jednak było troszeczkę, lepszy stan państwa rosyjskiego takiego jak on jest więc oczywiście mówi się o tej Białorusi oczywiście to niebezpieczeństwo przez cały czas w jakiś sposób wisi zresztą przez Łukaszenkę bardzo mocno podkreślane dlatego, że to jest w jego interesie, pokazywać zachodowi a się od tych praw człowieka u mnie, bo tutaj jest większe zagrożenie, bo za chwilę mi tutaj, prawda, biegnie jakiś namiestnik tak maszyny, z Moskwy. Nawieśnik z Moskwy przyjdzie, mnie. tak, ale ale no, no nie wiem, no po protestach na przykład Rosja jednak wycofała tego swojego przedstawiciela, bo to już nie był właściwie ambasador, a to był taki, no, gubernator rosyjskiego cara, jednak został zmieniony ambasador. No, ale to mówiła pani redaktor, że Putin po prostu wybrzmie teraz z tej sytuacji, że. Ja nie powiedziałam, że wybrzmie. Ja tak, że, ma wszelkie, wszelkie że stworzy dane. nową partię ewentualnie. Że, mm -hmm. A czy Znowu ci sami oligarchowie, co zwykle trafią do aresztu, bo to też są takie cykliczne akcje, żeby pokazać walkę z korupcją. Co to, to, to pewien czas trafiają tylko że teraz już nie ma nikogo tak wygodnego jak Chodorkowski. Przypomnijmy, że największym błędem Chodorkowskiego było to, że on finansował wszystkie partie w Dumie, czyli nie tylko partie władzy, ale również partie opozycyjne. No i przyszedł na spotkanie z Putinem bez krawata i, i nie w garniturze, tylko w koszulce Polo Z tego, co sobie przypominam, nie wiem, było to już tak dawno ale oczywiście No przepraszam bardzo już mamy takie spektakularne posunięcie ostatnio Putin aresztował zdymisjonował 30 wyższych generałów i wyższych oficerów policji właśnie dlatego, że zostali zamieszani podobno w jakieś afery korupcyjne także Putin za pewien czas robi takie tak jak to się ładnie mówi po rosyjsku pokazuchy żeby właśnie udowodnić, że, że jest silną władzą i. Problem polega w tym, że polega na tym, że Rosjanie troszeczkę przestali, czy przestają wierzyć w tę siłę, wszechmocną siłę Putina. Więc no, i, i myślę, że to no jest jeżeli są co chwila jakieś akcje antykorupcyjne, ale korupcja nie znika, no jakieś wątpliwości są uzasadnione, nie, że może tutaj coś. To jest coś, podwójna korzyść dla reżimu putinowskiego z tych, z tych akcji antykorupcyjnych. Po pierwsze Propagandowa, bo jednak jest propagandowa, tak? Tutaj czasami się, się posadzi nawet jakiegoś w miarę, powiedzmy, znaczącego oligarcha lokalnego. Natomiast druga korzyść jest taka, że to wynika z tego, o czym mówiłem wcześniej, z tej walki o zasoby wewnątrz owozu władzy. Jak się spojrzymy na to, jakich oligarchów się sadza. Zwykle to są oligarchowie, którzy albo są jakoś tam, no nie powiem, że skonfliktowani z Putinem, bo na coś takiego już nie pozwala, ale nienależące do jego bliskiego zaplecza, albo na przykład związani z, z tą frakcją umowną, nazywam w dużym cudzysłowie liberałów, czyli z Miedwiediewem. Prawda? Tutaj głównym rozgrywającym jest, jeśli chodzi o te sprawy, ten klan Siłowików Igor no Stieczyn, który jest szefem Rosniewcji, czyli największego koncernu naftowego w Rosji. Jeszcze ma z wiele innych tam synekur. I, i, to, I to są walki wewnątrz obozu władzy. I można je sprzedawać później na zewnątrz, że tutaj oczywiście likwidujemy skorumpowanych łobuzów, podczas gdy sami też jesteśmy skorumpowanymi łobuzami, no ale to jakby to już nie, 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 nie to, już, to już ma znaczenie, znaczenie drugorzędne. Generalnie jednak w Rosji ma się świadomość, że władza kradnie to nie jest tak wszyscy wiedzą że i Putin kradnie wszyscy wszyscy, no, wszyscy podobno jest jeden z najbogaj, najbogatszych ludzi na świecie to tak, tak, jest ja się, zdaje się chyba niepodobno ale, no, tak, ale naprawdę w tak, jakiś tak. miliardach na Anders, tak. Tak, tak to już ponad 10 miliardów jakieś jakieś rzeczywiście gigantyczne pieniądze to Anders Aslund tak, zajmował tak, tak, nawet, nawet, nawet można to zobaczyć na jeżeli oczywiście ma się już wstępnie podane koordynaty jego posiadłość nad przy w okolicach Soczi tam nad morzem czarnym na wysokim klifie to nawet na Google tak widać, jest, jest można to widać. To widać ogromna ta ogromna, tak, ta ogromna Bierze, że widać satelity pięknie i To nawalny zresztą też, on, komuś, kocha, kocha nagłaśniać te wszystkie rezydencje. Natomiast generalnie w Rosji zawsze była taka zasada, że czynownicy, czyli urzędnicy kradli. Tak czy w okresie imperialnym, czyli w czasach carskich też było tak, że. Bieżący, car, wrzucał na, na rozmaitych czynowników dawał im tak zwane pomieszczenia, to się nazywało. pomieście. to była rodzaj dzierżawy, ponieważ car był właścicielem państwa. Tak to nie było tak jak w Europie Zachodniej, że własność to to, to to. Czy w Polsce? Czy w Polsce, no tak, albo w tej kulturze, powiedzmy, prawa rzymskiego. Tam car był samodzierżawcą tak takim tatarskim hanem, który po prostu był właścicielem wszystkiego i można było oczywiście być mieć Maj� tak, ziemię ale. majątek, ale to było z łaski cara. Psar, mógł każdej chwili to zabrać. I generalnie zasada była bardzo prosta, możesz kraść, tylko nie nie przesadzaj. Tak? Bo jak przesadzisz, to to wtedy możemy ci łaska carska już nie będzie tak, tak dla ciebie dobra. Tak, 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 dużo. No i właściwie to, ten mechanizm działa do dzisiaj. Tak? znaczy te jest, Putin pełni rolę w cudzysłowie takiego cara, który rozdziela po rozdziela, mówi kontrolując zasoby, mówi kto z was może zarabiać, a kto was nie może. Jeżeli ktoś z was okaże się nielojalny, jeżeli ktoś z was zacznie prowadzić własną politykę albo jaki inny sposób mi podpadnie, to, to trafia do aresztu albo mu się po prostu za, 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 zabiera wszystko. W tym bardziej, sensie to... jest silny cały czas ten obóz. No tak, tym bardziej, że te preteksty są zawsze bardzo wiarygodne dlatego, Zresztą, bo, rzeczywiście. Bo naprawdę bo oni naprawdę Oni rzeczywiście naprawdę kradną. No, kradną, kradną. Bez wątpienia, no ale tutaj, bo mówiła pani redaktor o, o właśnie założeniu nowej partii przez Putin. Jest to jest takie trochę, co? Zmiana dekoracji, zmiana frontu, zmiana, wioski, narzędzia, kinowski, zmiana czy... narzędzia zmiana narzędzia. Zmiana narzędzia. No partia Jedna Rosja ewidentnie przegrała i ewidentnie w tej chwili już przestała być sprawnym narzędziem utrzymania czy wzmacniania władzy. Więc trzeba wymyślić coś nowego. Na wymyślenie czegoś nowego. Roku, zostało raptem dwa lata. Mówię o wyborach parlamentarnych 2021 roku. No, ja, ja przepraszam, nie mam takiej wyobraźni, żeby żeby albo za mało się znam jednak mimo wszystko na Rosji, żeby móc w sposób wiarygodny powiedzieć, co w tej chwili zrobi Putin, jakiego się, czego się chwyci, żeby, żeby stworzyć jakieś nowe ugrupowanie, które będzie wiarygodne w oczach Rosjan, bo to jest jeszcze ważne. No ale dlaczego właściwie ta wiarygodność spadła przede wszystkim jednej Rosji o wiele bardziej niż samemu Putinowi? No to, to jest, szybko w takim razie powiem, żeby nie, nie zajmować czasu. No to jest, ja bym powiedział, że to jest głęboko się kryje w takim poczuciu, można zadać pytanie, dlaczego w czasach carskich chłopi rosyjscy nienawidzili swoich panów, tak? Kamieszczyków, tak, tak, tak pomieszczników, a natomiast uwielbiali Cara i, i robili tak, tak zwane to były, czerwone, to, już nie będę z rosyjskiego, tłumaczył specjalne takie ołtarzyki, w, w domach się znajdowały, gdzie był portret Cara i do którego się modlili. Car był zawsze tym człowiekiem sprawiedliwym, tak to był to był człowiek człowiek, ostatni autorytet, symbol państwa, symbol. Symbol tego co nas łączy i dlatego Putin ma Putin jest właśnie w tej chwili tym symbolem w dalszym ciągu więc to jest to jest dziś głęboko zakodowane, że władca i jego, jego urzędnicy to są dwa troszeczkę różne światy. Że władcy można pewne rzeczy wybaczyć bo on stoi ponad tym urzędnicy są są, są, są też można wymieniać Zatem kogoś trzeba obwinić o tę sytuację i na pierwszy strzał poszli właśnie poszły partie i Miedwiediew, czyli premier jedna Rosja i premier. Spadek, spadek zaufania do jednej Rosji był dużo, dużo większy, czy jest dużo, dużo większy, czy do premiera Miedwiediewa jest, jest dużo, dużo większy niż do Putina. Putin jest na drugiej kolejce. Więc tak jak mówię, to jest sygnał ostrzegawczy dla Putina i on musi tutaj coś zmienić. Jak to zrobić, co to zrobi Nie wiem, a, a jeszcze na zakończenie, bo mówiliśmy o tych trudnych sytuacjach, to warto dodać, że faktem jest, że do rewolucji czy wielkich przywrotów dochodziło zawsze wtedy, kiedy państwo rosyjskie i władza centralna była słaba, a nie wtedy, kiedy była silna. I trzymała za mordy. No tak tylko, że bardzo często jest trudno nam określić szczególnie z zewnątrz bo są pewne rzeczy które są no jednak wyspodobnie jak w Chinach gdzie nie mamy dostępu po prostu do informacji określonych, że nie wiemy tak do końca na ile jest słaba czy na ile jest silna teraz była też sprawa z amerykańskim, że Amerykanie twierdzą, że wycofali, swojego agenta szpiega właśnie z Kremla który był bardzo blisko Władimira Putina to też może być jakiś sygnał, że jednak coś. Na no go wycofali w 2016 roku, umówmy się, więc to było parę lat. W 2016, ale to jednak może też być jakaś wskazówka, że to coś już tak dobrze nie funkcjonuje, jak funkcjonowało dotychczas. No nie ja, ja powtórzę być może ja troszeczkę za to obwiniam Zachód, ale ja powtórzę jeszcze raz swoje, swoją teorię. Rosja jest silna i Putin jest silny w tej chwili przede wszystkim słabością Zachodu. No, ale to się prędko nie zmieni. Nie zmieni, bo zachodowi przecież też nie zależy na tym, żeby Rosja się no, rozpadła, żebyśmy wrócili, wrócili do tego, no tak, bo to że Rosja jest, jest się boi ogromny tego. Boicie no, że... szczerze, nikomu na tym nie zależy. Rosjanom też na tym nie zależy znaczy zależy to może na przykład w Polsce zależy państwo to są bezpośrednio są sąsiadom wającym historyczne. wielkim siłą plus samej Rosji nie, nie zależy tam nie ma sił takich które by chciały rozpadu są jest osłabienie państwa natomiast jeżeli jest dostrzegalne osłabienie to będzie przeciwdziałanie temu takie czy inne Dlatego oczekiwanie na to, że to się wszystko zawali. Nawet jeżeli Putin się w pewnym momencie zawali, to Rosja się nie zawali. To czy może taki element optymistyczny. Ja przypomnę, że w 90 roku Bush senior tłumaczył w Kijowie Ukraińcom, że absolutnie nie powinni się odłączać od Rosji. To był rok 90. W 91 roku wszystko. Wszystko pojechało. się rozsypało. Ale jeszcze nie wiemy, co będzie z Ukrainą się działo za 20 lat. To znaczy, Ja zacytuję więc, Borysa Niemcowa nie żyjącego już, co prawda, że jego zdaniem powiedział tak, że Rosja jest jak taka ogromna góra lodowa, od której się odrywają poszczególne fragmenty, i że Ukraina jest takim fragmentem, który się, od się oderwał. Gdzieś dryfuje, nie wiemy jeszcze dokładnie gdzie i jak, ale nie będzie to raczej dryfowanie w stronę Rosji. No i tym zakończymy, kończymy program, bo już nam się czas kończy. Bardzo dziękuję, Maria Przełomiec, Studio Wschód TvP Info dziękuję i Konrad bardzo. Kołodziejski, Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do dalszego śledzenia programu w telewizji w Polsce. .pl.